Szanowne słuchaczki i szanowni słuchacze, kolejny odcinek podcastu ile Leadnik robię, tym razem bez Piotra, ale z zaproszonym gościem. Dzisiaj mamy eksperta od technologii mesejnych i metawersu, właściciela firmy Connected Realities, przedsiębiorcę, ale też okazało się, że podcastera i osobę, która publikuje na YouTube'a. A pretekstem do naszego spotkania była wydana ostatnio książka Kierunek Metaverse, która pozwoliła nam się odnaleźć z jednej strony. Z drugiej strony, też zaprosić do odcinka, żebyśmy o tych technologiach mogli porozmawiać. I przed nami pan Andrzej Choech. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Michale, bardzo dziękuję za zaproszenie. No dobrze, to sp spróbujemy trochę porozmawiać i uporządkować, bo mieliśmy jeden odcinek związany z MetaQuest 3, i dla nas to też nie jest jakby techn to nie są technologie, którymi się powiedzmy tak na co dzień posługujemy i poruszamy natomiast moje takie odkrycie właśnie sam wie to moje takie ostatnie odkrycie i widzę widzę dużo zastosowań ale sam tytuł książki mówi że to jest kierunek metaverse że idziemy w tym kierunku i tak samo jak widzę to co zrobił Marek Zuckerberg i jak oglądałem ten moment w którym on Zmieniał nazwę Facebooka na meta, i, czyli, czyli to jest jakiś kierunek. Gdzie na tej skali tego dążenia do tego metaversu w zasadzie dzisiaj jesteśmy? Tutaj mówimy o dwóch obszarach, które są istotne w ogóle w takiej rozmowie na temat, gdzie jesteśmy teraz z na dlatego że mówimy o metaversie w kontekście przedsiębiorstw i to będzie jeden obszar. I drugi obszar, tak bardzo uproszczając, to jest ten obszar konsumencki, czyli taki, który może dotyczyć nas wszystkich. I każdy z tych obszarów ma swoją indywidualną dynamikę rozwoju. Nie? Tak jak wszystkie podlegają temu samemu prawu, jakby rozwoju innowacji, to znaczy, że jesteśmy na jakimś cyklu tego życia, innowacji, tego całego przedsięwzięcia, to jednak inaczej to wygląda, jakby w aspekcie takim konsumenckim, i inaczej w biznesowym. W biznesowym, czyli w przedsiębiorstwach, zdecydowanie jesteśmy bardziej zaawansowani. I to wynika jakby z bardzo prostego w sumie powodu, że przedsiębiorca jest w stanie zapewnić dwa czynniki do tego, żeby korzystać z tej technologii, to znaczy dostęp do okularów wirtualnej rzeczywistości i jednocześnie oprogramowanie, które najczęściej teraz jest produkowanymi rzeczami na zamówienie konkretnych firm. Znowu w tym aspekcie społecznym, no to mówimy tak, w jaki sposób możemy wejść do metaversu i korzystać z tych zasobów, jeżeli dzisiaj. Okulary wirtualne rzeczywistości nie są tak popularne jak smartfony. Tak. I to jest też taki prosty powód, jakby gdzie jesteśmy w rozwoju samej tej technologii na poziomie, jakby użytkowej. I dlatego też, jakby warto rozmawiać właśnie w szczegółach, rozróżniając te obszary, bo one w pewnym momencie oczywiście się uzupełnią. Tak. No bo im bardziej, jakby okulary VR będą popularne, tym bardziej wszyscy pracownicy będą szybciej przygotowani do tego, żeby skorzystać z aplikacji, które oferuje. Pracodawca, tak? Na, na zasadzie. Teraz, hmm. ponieważ jeszcze te oblady nie są tak popularne, no to pracodawca musi zapewnić i szkolenie, żeby jakby pracownicy nauczyli się w ogóle obsługi tego samego sprzętu, na no, po czym, żeby mogli zrobić kolejny krok, to znaczy wykorzystywać je do celów no, chociażby szkoleniowych. Ja zawsze mam taką, zawsze mówiłem tutaj w podcaście, że mam taką definicję, że jak będę szedł główną ulicą u siebie w Poznaniu i będę widział Pierwszych 5 czy 10 osób, które tak realnie korzystają, to z czegoś, tak? Bo oczywiście ciężko wyobrazić sobie, żebyśmy dzisiaj z headsetem całym do wirtualnej rzeczywistości chodzili po, głowie, po, po ulicy. Natomiast no, idziemy w kierunku okularów i wydaje mi się, że to się staje i coraz mniejsze, i coraz bardziej dostępne. Więc powoli w tym kierunku, w tym kierunku tej miniaturyzacji zmierzamy wiadomo, że ten postęp gdzieś tam się odbywa. Ale gdybyśmy tak spróbowali trochę to uporządkować, bo z jednej strony książka nazywa się Kierunek Metaversum, a jak człowiek wejdzie gdzieś tam w szczegóły, to, to mamy dużo VR, dużo AE, czyli tego Augmented Reality, gdzieś tam zahaczamy też o różne inne technologie, jak NFT, Bitcoina i... W ogóle jako, jako kryptowaluty, więc y, gdybyśmy rozróżnili samą metaversum, AE i VAE, czy jedno jest interfejsem drugiego i sposobem na dostawania się do drugiego, czy, czy jakby pan to zdefiniował? To może tak, jakby metaversum, można określić, że w ogóle sam temat metaversum, tak, czy tej technologii w ogóle, jakby obszar, to jest jakby pewien etap transformacji cyfrowej społeczeństwa. To jest bardzo ważna rzecz, tak, czyli my nie mówimy tylko o jednej technologii, która się rozwija, tylko bardziej właśnie ciągle mając na uwadze cykl życia każdej innowacji, to można powiedzieć, że ten metaversum to jest taki, no, unikalny krok, gdzie ta technologia umożliwia w niezwykły sposób połączenie świata realnego ze światem cyfrowym. No i teraz można powiedzieć, że sama to jako to, to, to wydarzenie tak naprawdę, które się w tym momencie dzieje, czy te unikalne połączenia, one wpływają na każdy aspekt naszego życia, bo zupełnie inny sposób będziemy wchodzili w interakcję z tym, co do tej pory było schowane za szybą telefonu, czy za szybą komputera. Tak no te bariery powoli znikają. W sercu tej technologii dobrze rozumieć, że są właśnie w tym metaversum są jakby trzy technologie, bo mówimy o wirtualnej rzeczywistości, czyli VR, mówimy o rozszerzonej rzeczywistości, to jest Augmented Reality i komplementarnym do tego jakby partnerem w tej rozmowie jest AI, czyli sztuczna inteligencja. I teraz tak jak VR umożliwia przenikanie się do tego wirtualnego, emocjonującego świata, żeby być jakby w środku w nim, to rozszerzona rzeczywistość jakby uzupełnia w zupełnie do tej pory niespotykany sposób naszą rzeczywistość o wartość cyfrową, tak? Ale jesteśmy w rzeczywistości, mamy dodatkowo kont jakby kontakt z cyfrową treścią, co już trochę mamy tak naprawdę na poziomie telefonów, ale mówimy o nowych połączeniach dzięki nowym technologiom, które się pojawiają, chociażby tak jak pan wspomina, te okulary. Trzecia rzecz to jest sztuczna inteligencja i ta sztuczna inteligencja, ona jakby umożliwia personalizację tych wszystkich doświadczeń do użytkownika w niezwykły sposób albo... Tworzenie autonomicznych rozwiązań w ramach tego metawersu, tak, z którym my możemy się komunikować, co się przekłada też na resztę naszego świata, czy naszego życia. Czyli ta sztuczna inteligencja, ona staje się interfejsem, tylko mówimy teraz o takiej, że jesteśmy też w pewnym momencie tego, co obserwujemy już w internecie. Mówimy do, czy piszemy tekst promptami i sztuczna inteligencja jest w stanie nam odpowiadać na proste, jakby zadania, które daje, albo tekstowo, albo obrazowo. W świecie wirtualnym zmierzenie jest do tego, że mówisz i masz, tylko że w trójwymiarowy sposób, tak, czyli że też ta sztuczna inteligencja jako ten interfejs, który, który, który będziemy mieli w wirtualnej rzeczywistości czy w tej miksowanej, to jest po prostu nowy sposób jakby komunikacji też z, z, z cyfrową treścią, nie poprzez klawisze komputera, nie poprzez ikony w telefonie, tylko poprzez głos, poprzez spojrzenie, poprzez wiele różnych jeszcze innych elementów, które sztuczna inteligencja jest w stanie u nas obserwować. No więc tak jak mówiłem, że ta, ta, ta część, którą warto rozumieć, że to jest nie tylko jakby metaversum w takim postrzeganiu, że to jest tylko technologia, bo ja lubię takie określanie, że to jest taka nowa era społeczeństwa cyfrowego. Bo to jest jakby nowa era społeczeństwa cyfrowego, gdzie właśnie ten świat powoli zaczyna się zacierać, ta granica pomiędzy tym cyfrowym a, a, a tym, co, co jest fizyczne. W takim klasycznym i, i ledingu, którym my się zajmujemy, my korzystamy z technologii, która jest bardzo szeroko stosowana, ale może to nie jest aż tak dynamiczne i tak szybko rozwijające się, jak to, z czym dzisiaj się mierzymy, mówiąc o wiarze, o Metaversum, mamy zdefiniowane, że ok, wiedzę, umiejętności i częściowo postawy jesteśmy w stanie dostarczać tymi rozwiązaniami, które mamy, natomiast rzeczy takie typowo związane, nie wiem, z religią, takie środowiskowe, zwyczajowe, rzeczy związane z niedziałającymi aplikacjami, to nawet najlepsze szkolenie nie jest odpowiedzią i jest jedynie malowaniem trawy na zielono. Jeżeli dana aplikacja nie działa, to też jakby trening z tej aplikacji nic nam nie da. Czy są jakieś takie generalnie jakieś trendy i obszary, w których Wiele jest odpowiedzią, a może właśnie miejsca, w których on nie jest odpowiedzią na, na to, co chcemy zrobić. Czy na pewno inwestycja w technologię, w ogóle w każdą technologię, no to jest po to, żeby miało to sens i żeby zwiększać zysk. Tak więc można by oczywiście raczej porządkować, gdzie, kto w pierwszej kolejności powinien inwestować w rozwiązania wirtualnej rzeczywistości, a kto może spowodnie poczekać, bo w jego na przykład obszarze działania to rozwiązanie nie jest jeszcze ukonstruowane w odpowiedni sposób, bo korzyść może mieć każdy. To jest tylko kwestia, że mamy na przykład więcej, w w tym momencie, wirtualnej rzeczywistości, e, chociażby benchmarków związanych e, ze szkoleniami, na różne szkolenia specjalistyczne, szkolenia z kompetencji miękkich, i tego jest bardzo dużo przykładów, które są też w bardzo dobry sposób już przebadane. Tak? Czyli że tu jesteśmy bardzo zaawansowani. Za to znowu, VR w kontekście jakby rozwoju społecze, społecznego, czyli że ktoś na przykład też, nie wiem, no, uczy się w domu za pomocą VR-u, no to jeszcze tego jest znacząco mniej, no ponieważ znowu ten sam problem. Tak? Okulary nie są tak popularne jeszcze jak telefony. Więc kwestia jest taka, żeby dobrze rozumieć, jakby co wnosi technologia wirtualnej rzeczywistości, czego nie daje wideo, rozmowa przez telefon, audio czy książka. Tak na zasadzie, bo to można powiedzieć, że każda z tych rzeczy w jakiś sposób się uzupełnia na różnych poziomach, czyli można powiedzieć, że ten proces uczenia się czasami może być taki, że on jest w całości przeniesiony do wirtualnej rzeczywistości, bo to ma sens, a czasami chodzi o to właśnie, żeby część dostarczyć w tradycyjny sposób, no a ćwiczyć na przykład już w przestrzeni wirtualnej. Więc jakby tutaj im bardziej będziemy precyzyjni i rozmawiali o typach szkoleń albo sposobie zastosowania, to tym bardziej też czytelne będzie zastosowanie tych technologii. Tak? Czyli, czyli gdzie jest ta faktycznie wartość, którą, którą, którą ta technologia wnosi do edukacji. A w tym kontekście, jak mówimy o tym, że firmy przychodzą i mówią: OK, jestem nową firmą w tym świecie, myślę o wdrożeniu VR-u. To raczej to idzie ten przykład z góry, od osób takich, które nie są, powiedzmy, tak operacyjnie zaangażowane, ale mają swoją wizję, czyli czy to są wizjonerzy przenoszący to na całą organizację, czy to jest raczej praca u podstaw i pasjonaci, którzy są niekoniecznie u szczytu władzy w tej firmie, ale bardziej są tacy, że oni chcą wszystkiego spróbować? Czy skąd idzie ten przykład i to to szukanie tych rozwiązań. Panie Michał, to są dwie kwestie, które pan świetnie porusza. Jeden to, y, moje ulubione słowo, to są pasjonaci. Tak siła jest w pasjonatach, takie jak pan, takie jak ja, tacy jak niektórzy słuchacze, którym wiadomo, że chce się więcej i że chcą y, jakby zmieniać tą rzeczywistość. tak? Czyli że mają jakiś taki wewnętrzny czynnik, że wiedzą, że w tej dziedzinie, w której są specjalistami, dane technologie mogą przynieść dużo korzyści, i dlatego chcą w to zainwestować i chcą rozwijać te projekty. I na poziomie firm znowu też można by wydzielić kilka jakby poziomów, struktur zaawansowania cyfro, cyfrowego tych firm. Bo można powiedzieć, że z pewną taką grawitacją, która dotyczy w ogóle rozwoju innowacji jest stały taki podział, że jest tylko jakiś procent firm, które inwestują na samym początku. Tak, to są te najwięksi gracze, które też mają właśnie w DNA, mają wpisane innowacje, bycie pierwszymi, e, którzy e, jakby nie boją się inwestować, e, podejmować ryzyko i wyzwania z tym związane, no i potrafią też dużo wygrać. I w, później w kolejności mamy tych, którzy naśladują tych, którym się udało. No i potem mamy jeszcze tych spóźnionych, tak w skrócie. Tak, czyli można powiedzieć, że mamy trzy typy firm, jakby te, które muszą poczekać, aż ktoś zrobi pierwszy krok, jak coś jest sprawdzonego, to mówią, dobra, im się udało, to my teraz chcemy to spróbować. I tak jest wtedy najprościej. Tak, na ci pasjonaci, którzy pracują w tych firmach mają prościej, bo mogą pójść na zarząd i powiedzieć, tam czy tak zrobili, u nas też by się to przydało, tak? Na to jest znacznie prostsza rozmowa niż, chciałbym wykorzystać technologię, która jest bardzo innowacyjna i przetrzeć szlaki. <laughs> Nie wiadomo, jaki będzie rezultat. Znowu, w tej części, o której Pan mówi, czyli szeroko pojęty e-learning, to jest to świetnie już opracowane, tak? Na zasadzie, czyli te kierunki, czytelne rozwoju w ogóle tej technologii, w, jakby w tej dziedzinie, to jest mnóstwo już benchmarków rynkowych. Tak, na zasadzie, które już są mhm. też na konkretnych etapach już ewolucji swojej własnej, tak, to jest, nawet nie jesteśmy na początku drogi, już jesteśmy w połowie drogi i już jakby kolejne aktualizacje dają jakby kolejne, kolejne możliwości jakby personalizacji tych przekazów edukacyjnych, mhm. a co do pasjonatów, to jednak stanowczo mogę powiedzieć, że teraz dopiero się powoli zmienia ten paradygmat, że jak zawsze mówiłem, że jakby no... My projekty robimy z pasjonatami, tak, Na to była większość projektów, są inicjatywy oddolne ludziom, którzy mają determinację, którymi chce się pójść, podjąć ryzyko, tam jakby właśnie zapalczyć o ten projekt, tak, no bo tutaj nie ma schematów, tak? trzeba znać organizację i po prostu zawalczyć o projekt, żeby został zrealizowany. Do tego momentu, gdzie też wśród moich zleceń jest budowanie cyfrowej strategii rozwoju firmy w kierunku metaversum. I wtedy mamy już jakby niektóre firmy, które są wyżej pozycjonowane, tak? Czyli że ten przykład już jest na poziomie zarządu, można powiedzieć osób decyzyjnych, którzy widzą, że już w ramach ich strategii cyfrowej jako spółki musi być wpisane już te najnowsze technologie, bo w ten sposób jakby zmierza świat. Tak? W ten sposób rozwija się cały internet. Więc jakby ta zmiana ewolucyjna, ta zmiana właśnie w, 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 cyfrowa Czyli ta zmiana granicy pomiędzy rzeczywistością i wirtualnością, także coraz jest bardziej płynna. Ostatnio mieliśmy nawet taką rozmowę w firmie, w której ja pracuję, która jest duża, bo ponad 100 tysięcy ludzi i właśnie dostarczając rozwiązania różne edukacyjne padło, a może byśmy spróbowali użyć vr i zobaczymy po organizacji, co już tutaj mamy i, i z czego moglibyśmy skorzystać, z jakich, z jakich wzorców. I było, spróbujmy wdrożyć jak, jakieś aplikacje, tak? to było, na, tej, na tym poziomie była ta rozmowa, jakąś aplikację w vr -ze. Ja tak mówię, hmm, no tak, ale musimy mieć headsety po dwóch stronach przynajmniej, tak, jeżeli mówimy o wirtualnej rzeczywistości, musimy tych ludzi najpierw nauczyć, jak to robić, później dopiero budować na tym i działać w kierunku jakiejś aplikacji. Czy... Jak z pana perspektywy wygląda takie przygotowanie w ogóle organizacji, gdzie mamy tego pasjonata, on przychodzi i mówi, okej, okay, my byśmy chcieli, to raczej ludzie przychodzą z konkretnym case'em, czy jeżeli mówimy o takim wdrożeniu na, na poziomie całej organizacji, ona miałaby się do tego jakoś przygotować, tak? No bo jest ten moment, kiedy nie robimy i po chwili robimy, więc co jest jakby pomiędzy? Wie pan co, wydaje mi się, że dobrze jest rozumieć, że priorytetem dla spółek to jest postawienie wszystkiego na to, co cyfrowe. Wszystko, co robi firma, musi zmierzać do tego, że cyfrowe jest ważniejsze niż to, co fizyczne. Tak ja bardzo oczywiście ulogolniam, no bo można powiedzieć, że nawet w przemyśle są już tego rodzaju jakby poziomy, gdzie to jest no, komplementarne, ale nie główne. Ale jednak, co do zasady, strategia firmy powinna się koncentrować na cyfryzacji. Czyli firma, która zajmuje się szkoleniami, yy, musi rozwijać kompetencje i rozumieć, na czym polega cyfryzacja ich profesji, gdzie do tej cyfryzacji można podpiąć raz okulary wirtualnej rzeczywistości, a raz aplikację na telefon z usłużoną rzeczywistością, a innym razem skorzystać typowo z laptopa, i na to jeszcze czynnik, w jaki sposób tej cyfryzacji AI wpływa na całe przekazywanie i odbiór treści edukacyjnych. Czyli priorytetem jest coś takiego, że nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że teraz robimy wirtualną rzeczywistość, tylko dobrze rozumieć, w jaki sposób ewoluuje edukacja drogą cyfrową. W którą stronę, tak? Na zasadzie, że wiemy, że w pewnym momencie ta szybka się zbije i wtedy mamy różnego rodzaju technologie komplementarne, ale też, jakby to, co jest u Was ważne, to jest też ta rzecz związana z personalizacją samego szkolenia, która powinna na koniec dnia spowodować, że uczymy się o połowę szybciej. No, czyli generalnie, czy okay. szkolenie efektywne, które jest, to znaczy, że tak, że, to, że technologia skraca czas po prostu, że to jest no, w mignięciu oka, tak? I to przy tym, na przykład, jakby ekscytującym wyzwaniem stoi też uczelnie, tak? To znaczy, gdzieś ta inteligencja plus połączenie technologii może skrócić studia o połowę. To niezły, niezły benchmark. No to jest, właśnie o to chodzi, że to jest, te, tak będzie, tak? Znaczy, tak powinno być w strategii wpisane, że zmierzamy do tego, um, że, żeby w ten sposób jakby to się stało, tak? Żeby ta nauka była, no tak jak prosta i przyjemna, tak można powiedzieć, że tak jak ja zawsze bo się, że nauka powinna być prosta, przyjemna i szybko w, jakby wchłonąca. Żeby tak było, to faktycznie ona musi bardzo dobrze rezonować z moimi indywidualnymi możliwościami i tempem uczenia się, tak? Więc ta personalizacja jest bardzo tutaj kluczowa. Za to, ym, tą rzeczą, którą czasami też się w, tylko mogą uniwersytety bać, no bo jeżeli słyszą hasło, że skrócenie studiów o połowę, no to jest skrócenie czesnego, tak o połowę, tylko z drugiej strony jakby skrócenie o połowę, to też może być zwiększenie ilości szkoleń, które zostaną jakby przeprowadzone, czyli w ogóle tych samych studiów i plus to, co jest wielkim teraz potencjałem, tak, znaczy, że tłumaczenie w, w różnych językach treści może zwiększać po jakby sam impact, czy też, czy, czy też te, te możliwości kapita kapitalizacji po prostu na tych usługach poza granicami Polski, tak? No bo znowu to, co jest najważniejsze, to znaczy, że mam wiedzę, która jest w jakiś sposób unikatowa, która jest cyfryzowana w taki sposób, która umożliwia mi maksymalizację kapitalizacji, można powiedzieć, ale też właśnie no, poprzez to, że jest jakby dążenie do dopasowania do indywidualnych preferencji ludzi, których chcecie czegoś nauczyć. Tak. No ale to tu mówimy tutaj, jeżeli skrócenie czasu o połowę, to rozumiem, że mówimy o bardzo intensywnym użyciu tych technologii, do tego, żeby, żeby ten czas uzyskać, czy, czy zupełnie nie? To jest już taka kwestia, która już jakby musi być rozstrzygana indywidualnie, tak, bo można powiedzieć, że są takie benchmarki, które są bardzo proste do przełożenia. W szkoleniach specjalistycznych mówimy o takich już na przykład szkoleniach pracowników na linii produkcyjnej fabryce. Tak, na Czyli, że wyjęcie jakby tej linii produkcyjnej, cyfryzacja, taki cyfrowy bliźniak tej linii produkcyjnej do przestrzeni wirtualnej rzeczywistości i umożliwienie pracownikowi szkolenie się na cyfrowo odzorowanym stanowisku pracy bez konsekwencji, bez błędów, z ym, ym, osobistym trenerem cyfrowym, który jest w tej wirtualnej rzeczywistości i umożliwia im jakby bezstresowe korzystanie z tego stanowiska pracy i tą naukę, która tam jest to nie przytoczę procentów, lubię być precyzyjnym, jakby mamy to w badaniach, tak, jakby to jest, jakby zachęca po to łatwiej jest wygooglować, ale w bardzo radykalny sposób przyspiesza przygotowanie tej osoby do tego, żeby mogła wejść na linię produkcyjną i pracować regularnie, tak. W danym kontekście, to jest, to jest, bardzo trzeba rozumieć, że to jest kontekst jakichś konkretnych firm, konkretnych oczywiście stanowisk pracy, gdzie, gdzie takie efekty można uzyskać. Więc co to znaczy w innych dziedzinach jakby nauki, no to można tylko jakby bardziej jakby rozpoznając, jakie możliwości daje technologia wirtualnej rzeczywistości, czy na przykład technologia AI jako ta personalizacja mojego tam tego szkolenia wewnątrz, to w jaki sposób to dopasowanie może wpłynąć na szybsze rozumienie kontekstu, przekazywanie abstrakcyjnych, skomplikowanych treści w sposób wizualny, Pytanie, co jest lepsze, czy jeżeli buduję edukację poprzez doświadczenie użytkownika, czy poprzez to, że dostaję ten komunikat, po prostu, który musi usłyszeć, tak? A może to jest ten komunikat, który mogę wykonać, zrobić, zastosować od razu wiedzę w praktyce, to czy to szkolenie wtedy jest szybsze, czy jest wolniejsze? Tak, i to jest taki duży obszar, gdzie najbardziej mamy zmapowane szkolenia z kompetencji miękkich. Czyli, tak. że są już bardzo tak. silne oprogramowania, które, które jakby mają konkretne już wyniki skuteczności, tak, na zasadzie, na które możemy się jakby powoływać. I drugi obszar to są szkolenia te specjalistyczne. Pomiędzy tym wszystkim mam szeroko rozumianą edukację w szkołach, na uniwersytetach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, no bo jakby narzędzia, można powiedzieć, jakby ta paleta cyfrowych barw jest bardzo jakby szeroka, za to to, co jest unikalne i fantastyczne, to jest przyglądać się każdej branży um, i, 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 i dopasowywać do niej to rozwiązanie. Nie? Bo nawet wiem, pan, to jest coś takiego z mhm. takich abstrakcyjnych rzeczy, ale no, można się uczyć angielskiego... Francuskiego na przykład na, no, na poziomie wideo z osobą, która, która szkoli. Sam przez to przychodziłem, ja to uwielbiam. Tak na przykład ja naprawdę uwielbiam mojego coacha, moją coachynę z języków angielskich. Fantastycznie potrafiłem przy, przygotować do wielu różnego rodzaju wystąpień publicznych, właśnie w, w języku angielskim. Za to możliwość, na przykład nauki francuskiego, gdzie um, ja przenoszę się z tego wideo do Paryża, widząc przez okno wieżę Eiffle i siedząc w zatłoczonej kafejce e, francuskiej, i tam razem z moją e, instruktorką francuskiego siedzimy przy stole i rozmawiamy jako awatarze w tym kontekście, gdzie wszędzie słychać ten język, jest zupełnie innego rodzaju doznania, no to Przekaz jest silniejszy, tak? Na zasadzie. No zobacz, ty bardzo upraszam, tak? Bo oczywiście mówimy o jakimś tam mm. t -t tworzeniu mm. tego świata, ale on dobrze, jakby odzwierciedla, gdzie jest ta różnica w możliwościach, tak? Na zasadzie, gdzie czasami, my, jakby my sami jeszcze nie znamy tych, jakby możliwości, tylko trzeba je eksplorować dalej, tak? No bo równie dobrze można powiedzieć, że w pewnym momencie, no tam nie ma żywego człowieka, który mnie uczy, tylko po prostu sztuczna inteligencja, jest awatar, który ma oprogramowane po prostu reaguje na żywo na to, co mówimy. No i w pewnym momencie też tak to będzie, tak? Na zasadzie też, jakby nauka języków jest jedna z najbardziej zagrożonych w ogóle elementów yy, biznesowych z dwóch względów, że raz, że są te wszystkie oprogramowania, które zaczynają się tworzyć, gdzie w czasie rzeczywistym są tłumaczenia, tak? no, mam tutaj te w telefonach, jest hmm. tego chwila, moment hmm. po prostu, żeby właśnie jak będziemy mieli okulary, to żeby nawet czytać w czasie rzeczywistym napisy, które są w innym języku, w języku, który nas, do nas pasuje. A na druga część, no, to jest ta taka hiperpersonalizacja takiej nauki z awatarem. Oczywiście, to jakby nic się nie dzieje z dnia na dzień, tak? Można się do wszystkiego przygotować, ale znając i rozumiejąc, że każda technologia, czy ta technologia, o której teraz rozmawiamy, tego miksowania tych dwóch światów, przełamania jakby tej granicy pomiędzy tym cyfrem a fizycznym. Ona już jest na konkretnych torach, tak? My wiemy, w którym kierunku to idzie. I posiadanie tej strategii cyfryzacji w firmie jest niezbędne, żeby utrzymać się na tych torach, tak? Żeby, po, po, żeby ten wagon, który, który prowadzimy, on podążał w odpowiednią stronę, bo jeżeli będziemy to negować, no to po prostu możemy się wykoleić po drodze, tak? No bo inni to będą mieli, ktoś ustanowi pewnego rodzaju standard, którego, na który my nie będziemy po prostu jeszcze przygotowani. Ale to, co Pan mówi, tego dobierania pod kontekst, to jest rzecz, która myślę, że nam, tworzących e learning, takie jak my go rozumiemy, jest bardzo bliskie, bo my też mówimy, że wiele z tych naszych modeli rozpoczyna się od kontekstu, tak? Kontekst firmy. I tak samo, no ja mam doświadczenie kilkudziesięciu godzin w tym swoim headsecie, w tym Queście trój Trójce. I właśnie pierwsza, nawet takie proste aplikacje onboardingowe, jak First Hands, która gdzieś tam pokazuje, jak obsługiwać to rękoma. Pierwsza moja myśl była właśnie, kurczę, linia produkcyjna i pokazywanie tego, że masz taki instruktaż stanowiskowy, więc myślę, że ten miks technologii rzeczywiście potrafi tutaj z, no, zamiesza trochę i, i tych case'ów, o których pan też mówi, będzie, będzie zdecydowanie więcej. Czy my jesteśmy w stanie powiedzieć... Jakby do czego my w ogóle zmierzamy, tak? No bo teraz z jednej strony mamy pass-through, z drugiej strony idziemy w kierunku obsługi tego rąk rękami, tutaj mamy możliwość wejścia też jakby tylnymi drzwiami z tych technologii, które mamy do wielu rzeczy, czyli albo telefonem, komputerem, myszką, te interfejsy czy jak, jakby co jest dalej? Co jest na końcu tego, tego procesu? Jak pan myśli, że to będzie wyglądało? To tak, jakby można powołać się na taką marchewkę, którą ostatnio publikowało. Firma Meta przygotowała dla Unii Europejskiej taki raport, w którym pokazuje predykcje związane z wzrostem PKB w podziale na wszystkie kraje zjednoczone w Unii Europejskiej. Tak, czy w jaki sposób, jakby te technologie i metaverse może się kapitalizować w przeciągu kolejnych lat. Co jest ciekawe, oni też wydzielili jakby Polskę, to tak? znaczy są dane dotyczące Polski. I jeśli patrząc się na to, co jest dalej, no to mówimy coś takiego, że od 5 do 10 miliardów euro może być wart polski rynek metaverse do 2035 roku i ponoć może nawet rosnąć o 40% skali do roku w kolejnych latach. Tak? I teraz okay. ja zawsze do tego dodaję, to jest super, tylko samo się nie zrobi, to znaczy równie dobrze możemy się po prostu rozjechać. Tak? To znaczy Polska może, ja gorąco wierzę, że Polska może być naprawdę liderem zastosowania tej technologii, no bo w kraju robimy tego naprawdę dużo. Tak, naprawdę, nas jest niewielu, tak jakby, pasjonatów i pasjonatek, ale jednak, tak w skali kraju można powiedzieć, ale jednak te osiągnięcia pod względem ilości caseów przeprowad przeprowadzonych na różnych wertykalach, tak, i społecznych, właśnie biznesowych, robimy tego bardzo dużo. I tylko kwestia jest taka, że jakby trzeba rozumieć, że najważniejsze jest postawienie na to, co cyfrowe. I dopieranie odpowiednich technologii, które spełniają cele biznesowe, bo to jest najważniejsza rzecz, bo można, tak upraszczając, nawet taki taki fajny, nowy obszar się, jakby był B2B, B2C, to teraz jest B2A. Taki biznes to awatar, model, okay, zasadzie, okay. który mniej więcej pokazuje też, właśnie jak. W którą stronę pójdzie handel, tak? Na zasadzie, gdzie my już widzimy symptomy takie poprzez social media zastosowania jakby rozszerzonej rzeczywistości, żeby wspierać marketing, żeby właśnie budować zainteresowanie marką, sprzedawać w różny sposób produkty, które są, czy testować produkty, zanim się je kupi dzięki tej technologii i tak dalej, i tak dalej. Ale biznes na awatar model to jest jakby uwzględnienie tego, że my będziemy coraz bardziej mieli swoją też tożsamość cyfrową, która wykracza poza rozumienie firmy jakby naszej tożsamości cyfrowej teraz, bo firma rozumie to tak. Mamy ślad cyfrowy w internecie. No to dobra, no to ślad płacimy za reklamy, które będą za nas chodziły, wiemy o naszych preferencjach i tak dalej. Czyli firmy patrzą się na nas w tym momencie właśnie w takim zakresie bardzo typowym, tak? No, na tyle, na ile ta technologia jest teraz tak najbardziej popularna. tak? Znaczy śledzenie naszych poczynań w telefonie jakby na, na, poziomie, na poziomie internetu albo no, to, co się zaczyna też jakby dziać, że, że reklama autorowa jest w stanie wyświetlać się w, namierzając nasz telefon w pobliżu. Tak, na zasadzie, że podstawiam. Czyli, że też jakby w pewien sposób ten świat cyfrowy zaczyna już przenikać do, do świata fizycznego. Ale rozumieć trzeba, że tam w końcu jest ten awatar na koniec dnia. I na przykład to, co robi Nike. Tak, że Nike jakby produkuje buty fizyczne. Ale też możesz już kupić buty cyfrowe. I teraz jakby 90% osób powie, że to jest jakieś szaleństwo, nie na sadzie, tak? A młodzież powie kurczę, a my kupujemy buty dla naszych awatarów od 10 lat w grach. No tak, tak, no tak, na no tak. I chodzi o coś takiego, że dlatego trzeba dobrze rozumieć zawsze swój segment, swojego klienta, patrzeć się na młodego klienta, tak? Bo ten młody klient to też nie oznacza, że to chodzi wszystko, żeby było cyfrowe, tak? Bo mamy jeszcze system wartości, który jest powiązany jakby ze zmianą pokoleniową, z każdym pokoleniem, więc to nie jest tak, że chodzi o to, dobra, teraz jakby patrzymy się tylko po prostu na ludzi, którzy no, będą gamer, gamerami, korzystając z tej technologii i tak dalej. Ale jednak myślenie kategoriami właśnie redefiniowania co to znaczy nasza tożsamość cyfrowa? Ono bardzo da, dużo da takiego właściwego peryskopu. Jakie decyzje podejmować w firmie, tak? Na zasadzie. dlatego że te decyzje musimy już podejmować w inwestycje, które zmierzają właśnie w kierunku metaversu, tak, gdzie jest zastosowanie rozszerzonej technologii, gdzie są, zaczynają być potrzeby na produkty, które istnieją tylko cyfrowe, albo produkty cyfrowe sprzedają produkty fizyczne. Czyli proszę zauważyć też taki przykład na końcu, było tak z płytami winylowymi, że w pewnym momencie płyty winylowe, jak te CD i tam MP3 się pojawiło, one zaczęły znikać. I było później tak, że jak kupujesz, kupujesz płytę winylową, to dostajesz. Jakby tam kod, i możesz mp 3 ściągnąć z tej samej płyty. Tak, tak co, jest, co, tak co, jest. co <laughs> Można powiedzieć, że to mniej więcej też pokazuje pewnego rodzaju taki paradoks, że jakby ten paradoksy będą jeszcze parę razy się zmieniać, ale już były, czyli tak samo, czy teraz, jeżeli kupuję, nie wiem, fizycznie buty Nike to czy NFT z tym butem powinien dostać za darmo, czy dodatkowo, bo na razie muszę dodatkowo za to zapłacić, tak i tak dalej, i tak dalej. Więc dobrze tylko to rozumieć po prostu właśnie ten, ten, ten poszerzenie, redefiniowanie się, co to znaczy nasza tożsamość cyfrowa, bo to najwięcej wtedy zobaczymy, tak, najmniej, jeśli będziemy się koncentrowali w VR, AR, tak, na albo próbować tam zdefiniować metavers, tak, trzeba rozumieć po prostu to, że, że, to, że, że to jest um, niekończąca się historia rozwoju tej technologii, tak, no bo taki jest cykl innowacji, więc trzeba na bieżąco śledzić, w którym kierunku to zmierza, żeby móc podejmować odpowiednie decyzje biznesowe, tak, bo to będzie zawsze ewoluować. Powiedział Pan, że jest nas niewielu, i mówimy, że to są pasjonaci, którzy te technologie wdrażają. I od razu pomyślałem sobie, że nas w takich klasycznych szkoleniach e-learningowych już jest niewielu. I teraz pytanie, czy jaki zestaw w ogóle kompetencji jest potrzebny, żeby móc to, nie wiem, tworzyć, albo współtworzyć, albo zlecać? Czy jest jakiś poziom, do którego mówi się, że ok, do pięciu? użyć, tak, albo aplikacji, zlecaj to na zewnątrz, albo działaj i rozbudowuj kompetencje wewnątrz firmy, jakie to by miały być w ogóle kompetencje. Tutaj musimy rozdzielić jakby dwa obszary, to znaczy Polskę i resztę świata. Z jednego względu chodzi o język. Tak, na tak? zasadzie. Jest bardzo fajny przykład, który pokazuje też chat GPT, który świetnie komunikuje się po polsku. Co jest wyjątkowe, tak? Ale może dlatego, że też Polacy go otworzyli. Nie wiem, czy dalej tworzył, bo tam zamieszanie teraz u nich straszne jest. Ale tak jest. w każdym bądź razie jest coś takiego, że faktycznie my korzystamy z bytu, który nie jest stworzony w Polsce, za to doskonale jesteśmy w stanie się po polsku z nim dogadywać. Jak wody potrzeba jest interoperacyjnych rozwiązań. Jest bardzo ważne, tak? Że inwestycje w, w szkolenia, to można powiedzieć, że to są jedne z najbardziej dofinansowanych startupów na świecie. Jak pan zrobi przegląd rynku w wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach i, i zobaczy przez ostatnie tam trzy lata, ile oni zbierają pieniędzy z rynku na rozwój tych rozwiązań, to są bardzo imponujące kwoty. To są jedne z największych takich na rynku odnośnie inwestycji w ogóle w dane, w dane technologie. I teraz stoimy w posażeniu przed takim wyborem. Możemy korzystać z rozwiązań, które są interoperacyjne, ale dotyczą na przykład, ale ogranicza nas język na przykład tylko angielski. Czyli są doskonałe szkolenia, szkolenia, znaczy doskonałe. Oczywiście to najlepiej byście jako szkoleniowcy ocenili, jakby, jakby stopień, stopień zaawansowania ich, czy jakby takie przydatności, ale załóżmy, że mamy takie szkolenia dostępne, gdzie możemy trenować kompetencje miękkie z awatarami. Różne skomplikowane, jakby sytuacje, podejmujemy decyzje, rozwijane są technologie, które przyglądały się nam podczas trwania tego szkolenia, czyli słuchają naszego tempu głosu, dzięki nowym technologiom jak właśnie okulary VR jesteśmy w stanie też jakby badać w którą stronę się patrzymy, badać mimikę nawet jakby ciała są specjalistyczne sprzęty które też mogą badać reakcje skórno-galwaniczne z więc tych danych możemy bardzo dużo jakby zbierać no za to bariera jest taka z nosu po angielsku teraz po drugiej stronie którą mamy jest parę startupów i my mamy jedną taką realizację na koncie, która dokładnie jakby symuluje um, szkolenie z kompetencji miękkich z pracownikiem, menadżera z pracownikiem, która została przygotowana specjalnie na potrzeby firm. I wiadomo, że jeżeli coś jest przygotowane specjalnie, będzie droższe niż systemowe rozwiązania, gdzie na przykład płacimy za, tam, za abonament, tak załóżmy. I teraz tak, jakby ja zachęcam, że każda firma powinna zainwestować w MVP, czyli w taki przykładowy projekt z polskim językiem, z fajnym polskim startupem, czy firmą, która już ma w tym doświadczenie, bo jedna realizacja takiego projektu dawa taki zastrzyk wiedzy i kompetencji, że to jest jakby najlepsze szkolenie zastosowania tych technologii w przyszłości, tak? Czyli uważam, że w pierwszej kolejności to tak jakby firmy szkoleniowe powinny się przeszkolić z nowych kompetencji związanych z tych technologiami. Zrobienie takiego projektu, taki pierwszy krok, to jest wyśmienita po prostu do tego droga, tak? Na zasadzie, że wtedy no, każda osoba, która przeszła przez taki projekt, no, to dostaje unikany zastrzyk wiedzy eksperckiej na zasadzie od takiej realizacji. I teraz firmy, które mają budżet, będą rozwijać te rozwiązania, po prostu u siebie, tak? To będzie jeden model, tak? Czyli że budowanie przewagi konkurencyjnej na tym, że im jestem większym graczem, większy mam budżet, tworzę rozwiązanie, którego nie ma nikt inny. Będą inny model biznesowy, hmm. będą firmy, które będą tworzyć hmm. rozwiązania które będą miały na własność, plus będą licencjonować do wszystkich innych firm. Tak? No bo to znowu, jakby inwestycja w technologię to jest też stała aktualizacja. Więc jakby na tym poziomie można jakby tworzyć, znaczy zachęcam do tworzenia właśnie tych MVP, tak? Korzystania z niektórych rozwiązań są też gotowe nawet w Polsce, można poszukać, tak? Bo są szkolenia BHP, są szkolenia właśnie z, w, które można jakby zaadoptować do różnego rodzaju takich gier zespołowych, które podczas szkolenia stanowią wartość dodatkową. Albo na przykład wykorzystywanie też wirtualnej rzeczywistości, żeby pokazać obszary, których nie da się pokazać podczas szkolenia w klasie tak, albo wideo, tak? Na zasadzie, ale gdzieś tam jesteśmy, jesteśmy w jednym miejscu, możemy te okulary ludziom dać do ręki. Więc fajnie jest wybrać jeden case, który faktycznie coś może zmienić, dobrać do tego technologię, która daje realną wartość, tak? Czyli, że realnie no. stanie dodać taką wartość, że jest sens po prostu w to, w to zainwestować. I to jest najlepszy krok na start dzisiaj, tak? Bo ten nie ma głównego gracza jakby na rynku polskim, który by dostarczał takie technologie. I można powiedzieć, że w dalszym ciągu jest bardzo takie otwarte pu pule, w którą stronę, jakby kto zagarnie teraz te takie największe rozwiązania takie interoperacyjne, tak? Największe, bo ja mówię, że tak, najlepszy przykład, jak mamy LinkedIn, Facebook, który jest właścicielem Instagrama, mamy TikTok i tak dalej, czy mamy kluczowych graczów rynkowych, to tutaj w tym obszarze też będą ci kluczowe gracze, tak? bo, bo faktycznie jest tak, że na tym można bardzo wygrać, zwłaszcza, że teraz mamy jakby jeszcze takie do, turbo doładowanie, te firmy dostały przez bardzo szybki, rozwój dostępności sztucznej inteligencji, tak, bo ona już była wcześniej, tylko ta dostępność tych rozwiązań spowodowała, że w zasadzie w pewnym momencie, jakby w zeszłym roku, wszyscy w styczniu obudzili się, że są już za późno nawet z wiarem i z ar bo sztuczna inteligencja już daje kolejne jakby możliwości jakby i personalizacji i rozwoju, tak, na zasadzie, więc jakby ci, którzy byli już przetrawieni cyfrowo, no to byli mniej zaskoczeni, tylko już jakby no, wchłaniają w gotowe rozwiązania, podczepiają po prostu jakby te nowe możliwości. Jednak no nie ma co ukrywać, że Ci, którzy szkolą jakby indywidualnie, no to mają ten biznes jeszcze, ale wszystkie firmy, które są dużymi korporacjami, które są w stanie jakby mieć swoje własne szkolenia, które są nasycone ideologią tej firmy, tak, na zasadzie sposobem, w jaki na przykład, nie wiem, no to jest bardzo ciekawy przykład, jak, jak opracowaliśmy ten, ten, ten projekt szkoleniowy, to chodziło o feedbackowanie, tak, i się okazało, że różne firmy mają różne na to spojrzenie. Tak, na zasadzie, kto jest dostosowany do realiów też firmy. Więc no, największe gracze, no będą chcieli mieć, no, jakby unikalny onboarding, unikalne szkolenie, które jakby pokazuje po prostu też filozofię jakby tej firmy, jednocześnie szykując pracownika do codziennej pracy, tak, na zasadzie. Więc jakby ci, mm. którzy sobie na to będą mogli pozwolić, no to będą inwestować w takie rozwiązania. Więc można powiedzieć, że dla tych dużych graczy no to wyścig trwa, tak, na, na zasadzie. W Polsce trochę smuteczek, no bo język polski, aczkolwiek to też, no właśnie to chodzi, że teraz to można już by zmienić, tak, na zasadzie, bo faktycznie no już mamy przykłady tej sztucznej inteligencji, która całkiem fajnie tłumaczy, tak, na zasadzie, że można już gdzieś już szukać już, czy, czy, czy nawet zrobić szerszy, taki śmielszy krok, tak, na zasadzie ku temu, mieć w Polsce takie silne rozwiązanie też. Okej. Okay. Dużo przykładów Pan podał odnośnie różnych zastosowań, aplikacji nawet tutaj w tej, w tej ostatniej wypowiedzi, ale czy mieliście jakiś taki projekt, który był dla was wyzwaniem? Tak? Nie pytam oczywiście o firmę o w, i, i tego typu rzeczy, natomiast który, którym możecie się pochwalić, OK, zrobiliśmy coś takiego, takiego naprawdę fajnego, z czego jesteśmy sami dumni. To wszystkie moje projekty takie są. To ja bym to z pewną no, Projekt, który ja realizuję w danym momencie, to jest mój najlepszy projekt, który. Realizuję w danym momencie. tak, Mam 100% uwagi też też zespoł, który to prowadzi razem ze mną, bo oczywiście to nie jest praca indywidualna, to jest praca zbiorowa. Za to yy, jakby być bo to jest taka kwestia, że jakby szukam takich odpowiednich słów na to, tak? Bo ja mogę właśnie tak jakby, no, zawsze wiem, że brać odpowiedzialność jakby za siebie, tak? Ja jestem pasjonatem. Ja kocham technologię, tak? Ja jestem naprawdę entuzjastą, który jakby ma takie swoje pole działania, które ym, odkrył dekadę już temu, i teraz no, ja mam dekadę kompetencji budowania w tym zakresie tak, na zasadzie, czyli wyzwań, rozwiązywania tych wyznań, testów tej technologii dla różnego rodzaju klientów. Mój entuzjazm przyciąga ludzi, którzy również są entuzjastami w swojej dziedzinie. Jak to działa, to projekty są błyskotliwe. Z różnych względów, bo teraz można powiedzieć, że ja mam swoją perspektywę na dany projekt, który robię, jestem z tego zadowolony, tak na zasadzie? A, no a rok później pewnie bym znowu już coś do niego dodał, bo jesteśmy bogaci o ko kolejne kroki, o kolejną e, jakby wiedzę. Za to jest jeszcze inny aspekt, na który chciałbym zwrócić uwagę, bo na początku ten entuzjazm wystarczy, tak, żeby powiedzieć do tego, jak masz jeszcze dobre kompetencje, no też my, my czujemy się jako w, w swojej firmie, że naprawdę no, robimy. Dobre projekty, bo ten entuzjazm on jest poparty też wy pan takim stałym wahaniem czy takim zmartwieniem o efekt, tak na zasadzie. I wtedy ta, ta polaryzacja tych dwóch rzeczy, po prostu że ten entuzjazm, który jest w stanie widzieć więcej i zagrzewać wszystkich, żebyśmy jakby, I to mówię o nas i o klientach, to wszystko jest razem, to się fajnie tworzy, wytwarza klimat, że wszyscy razem jakby patrzymy się daleko działając tu, to jednak ten niepokojący efekt on jakby waliduje ciągłe pomysły, tak waliduje, czyli żebycie to jest też taka uciążliwość bycia kreatywnym, że w zasadzie każdą rzecz, którą wymyślisz. To później jeszcze podasz pod wątpliwość przez kolejną godzinę, tak? To jest wykończające. Wyka Ale jak trzyma się tych zasad, no to faktycznie można powiedzieć, że zmierza to w, w tworzeniu takich projektów, które działają, tak? Na zasadzie, no bo stara się po prostu zbadać z wielu różnych możliwości. To jest też jakiś nasz know-how. Za to po drugiej stronie można powiedzieć jeszcze, co to oznacza że dla firmy, że, że projekt jest sukcesem. Bo um, dla pasjonatów, z którymi pracujemy, sukces jest, że on udało się zrobić ten projekt w organizacji. Tak? Czy on ma ręce, nogi, został sfinansowany? To jest MVP, został może wdrożony, może wszedł na jakiś kolejny etap, i jakby rozwoju, czyli zostaje na przykład, nie wiem, poszerzony już o nowe rzeczy, czyli poszli krok dalej. Tak? To już nie jest pierwszy projekt, to już jest kolejny projekt. Też mamy grono takich naszych klientów, którzy są już w tych kolejnych etapach, tak? czyli rozwijają kolejne przykłady. Za to. Co oznacza fajny projekt dla organizacji, to jeszcze będzie co innego, dlatego że tutaj bardzo ważną grawitacją jest umiejętność wdrożenia takiego projektu w organizacji. I o tym wdrożeniu to strasznie wiele czynników, tak? Bo może być tak, co też obserwowaliśmy takie rzeczy, no przez tych ileś lat, naprawdę jakby dużo można było zobaczyć rzeczy, które się dzieją. Czyli, że projekt został zrobiony bardzo fajnie, ale osoba odeszła. No i leżą te okulary w wirtualnej rzeczywistości, straszą bo nikt nie umie ich ubrać i projekt umarł, tak na zasadzie. To są takie rzeczy, tak? Albo na zasadzie y, zrobiliśmy projekt, który jest, spełnia wymogi firmy, za to nie mamy budżetu, żeby go wypromować w firmie. Hey. <laughs> I tak dalej, tak, dalej. No, Paradoksu no tak. można dużo szukać, tak, na zasadzie. Albo zrobiliśmy projekt, który ma ręce i nogi, jest świetnie przemyślanym MVP za to nie został zabezpieczony budżet na rozwój tego projektu, to znaczy, że jak wszedł do organizacji, to już są zmiany, które powinny zostać wprowadzone i, i budżet się skończył, czyli można powiedzieć, że naprawdę jakby o sukcesie już w organizacji to znowu, no decydują na dzisiaj, można powiedzieć, pasjonaci, tak, w tym takim levelu podstawowym, czyli jak mówimy, mówimy o jakimś MVP, nie o projektach, które wchodzą na, na, w takie DNA firmy, tak, na zasadzie, które już na takim poziomie po prostu, że to jest strategia, tak, to mówimy już o zupełnie innym levelu, ale na tym takim, który najczęściej spotykamy właśnie, tak, na w tak z takich doświadczeń, które gdzieś są, to trzeba rozmawiać z ekspertami, żeby nauczyć się wprowadzać taką technologię w organizację. Tak? Czyli, że do cyfryzacji firmy jednocześnie powinien być wprowadzony ten czynnik, że jak tę technologię też wprowadzić do firmy na poziomie pracowników, tak, na zasadzie, żeby oswoić tę technologię. No bo zrobienie super zaawansowanego... Y, y, zaawansowana aplikacji, którą staramy się wgrać, wy pan, w pc bo nasza firma to jest PC, a my zrobiliśmy kurczę, na tam 5K, nie wiem już, który tam już chip, który gdzieś tam jakby operuje to nie zadziała, tak, na zasadzie. Więc naprawdę jakby taki temat w ogóle tych wdrożeń, on jest jakby osobną tematyką, o tyle mhm. fajne, że na to są też procedury, na to są pewnego rodzaju systemy, które też mamy wypracowane i też ja pracuję bardzo blisko z firmami, gdzie zajmujemy się tym drugim etapem właśnie, tak, na zasadzie. Czyli nie tylko jakby produkujemy aplikację, ale faktycznie rozmawiamy i przygotowujemy plany, albo je już realizujemy, które uwzględniają wszystkie etapy cyklu życia tej, tej aplikacji w całej organizacji. Więc jakby mhm. znowu, no znacznie więcej jakby jest tych... Projektów, gdzie jak się tak, ekscytujemy, e having... że popychamy rzeczy do przodu, one są budują, a za to no, życzę sobie, żeby też coraz więcej klientów, jakby rozwijało te projekty o taką świadomość cyfrową w organizacji, tak, na zasadzie tego metaversu. Dlatego stąd kierunek metavers, tak, no, Trzeba rozumieć, w którą stronę to wszystko Aha. zmierza. Właśnie chciałem jeszcze tylko zdanie do, 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 do i pytanie do książki, bo z jednej strony podkreśla pan cały czas słowo, pasjonaci, pasjonaci, i to wybija z. z Pana wypowiedzi, tak, jest dużo takich, da, widać, że emocjonalnych rzeczy i że pan żyje tymi, tymi tematami. Z drugiej, strony, z drugiej strony mamy książkę, która, mam wrażenie, po przeczytaniu jej, bo żeby nie było, że nie mam, to, to jest tutaj. Byłem pierwszą osobą w Empiku, która ją kupiła pani, jak przyszedłem, jeszcze nie miała wypakowanego z karetonu, więc pierwszy możliwy dzień byłem po tą książkę i myślała, że chcę kupić wszystkie, które ona ma, jak przyszedłem, jak jeszcze są w karetonach. Więc to taka śmieszna sytuacja, mówię. Nie, no na razie jedną. Tak, zacznijmy od jednej i przeczytam i zobaczymy. Więc książkę bardzo polecam, bo z takim samym entuzjazmem mam wrażenie, że pan pisze o tych rzeczach, które, o których tutaj opowiada. Natomiast chciałem się zapytać tak trochę przewrotnie, bo z jednej strony mówimy, że wszystko wirtualne, cyfrowe i tak dalej, a z drugiej strony książka. To dobry pomysł dzisiaj? Do tego, żeby biznesowo wydać książkę o tych technologiach? To jeszcze mało tego, jeszcze te kajdanki, które są, że nawet nie pozwolili mi grafik do tej książki zrobić. Wie pan, to w ogóle to jest jakby fenomenalna, jakby rzecz, która, która, jest, że ja najchętniej to całą treść tą książki, to bym scyfryzował, wpuścił właśnie w jedną z odmian czata GPT, to znaczy, że można by podyskutować z cyfrową wersją mnie, z bazą tej wiedzy, która jest w środku. Tylko też jesteśmy w pewnym cyklu jakby rozwoju wydawnictw, tak? Na zasadzie, gdzie największe wydarzenie, które było, na które wszyscy czekali, co w, bardzo się cieszę, że już to też mamy, mamy audiobook. Dlaczego? Dlatego, że ludzie słuchają w samochodach po prostu jak jadą i robią to skuteczniej, szybciej niż czytają książki. Za to, to co jest ciekawe, że jest przestrzeń też na książki z jakichś względów, tak? Znaczy im jest, właśnie może, gdzie ma przewagę książka, tak? Znaczy wbrew pozorom... Ona jest y, trochę tak jak internet stworzona, tak? Znaczy, że w internecie możemy wpaść, szybko coś wygooglować. To jest takie kompendium wiedzy, która jest z, z danej eksperckiej dziedziny, która można czytać od początku do końca i rozumieć wtedy w związek przyczynowo-skutkowy. Niektórzy ludzie mówią, że trochę to się czyta jak powieść, co fajnie. No ale to, no może ten entuzjazm, zależy mi też na super prostym języku, tak? Czy żeby on tak wciągał widzę w to, żeby on rozumiał po prostu te wszystkie zmiany, które są i że to jest jakby ewolucja, nie rewolucja, tak? No chociaż jakby chyba się już nie da, jakby tej, tej rewolucji zdjąć z tego hasła metaversum, tak? No bo, bo dla niektórych to będzie duża cyfrowa zmiana. Za to tą książkę też można traktować tak, żeby odpowiedni rozdział znaleźć. W rozdziale w każdym jest napisane, co jest na, co, co jest opisane w rozdziale. Czyli jeśli chcę wystartować własny projekt, ma na to rozdział. Jeśli chcę znaleźć benchmarki dla zarządu, Mamy na to rozdział. Jeśli chcę zrozumieć, na czym polega rola sztucznej inteligencji w metawersie, mamy na to rozdział. Tak więc jakby starałem się też to napisać tak, jak często ja korzystam z zasobów wiedzy. Znaczy ja muszę coś przekarkować, mniej czasami warto spojrzeć. To też jest metoda, ale jeśli chciałbym Przeczytać teraz od A do Z książkę, to jest bardzo trudne dla mnie. Tak, też skorzystam z podcastów, z audiobooka, jadąc samochodem, bo to jest po prostu wygodniej. Za to okazuje się, że ten rynek książki ma się i tak nieźle. Tak, i, i to taką puętą dla mnie, która jest, że na koniec dnia znowu, jakby, żeby nie tracić, jakby co na horyzoncie z oczu. Na horyzoncie. Jest per, hiperpersonalizacja. Hiperpersonalizacja oznacza, że jak ja chcę książkę, to muszę mieć książkę. Jak chcę mieć audio, to będzie audio. Jak chcę mieć chatbota, to chcę mieć chatbota. Jak chcę mieć inną formę, to chcę mieć inną formę. I to jest cyfryzacja. Tak? Na zasadzie, to jest przyszłość cyfryzacji. Czyli rozumienie też, że w kontekście cyfryzacji są konsekwencje, które są w świecie fizycznym. Znaczy, w dalszym ciągu powie, a ja lubię zapach książki, dotyk, jeszcze tego w metaversie nie ma, ja lubię to przewertować. I powiem szczerze, że najbardziej ujęty byłem, to serce mi kwitło, bo, bo tak, rozkwitło, można powiedzieć, jak usłyszałem, że ludzie, którzy kupili PDF-y, to później kupują książkę w, na półce, bo masz fantastyczne kolory i świetnie wygląda, a jak kurczę, ściągają to na jakieś Kindle czy jakieś inne rzeczy, to wszystko jest czarno-białe, nie? I jak zobaczyłem później, jak to wygląda w realu, gdzieś mi na LinkedInie albo gdzieś, no to kupują tylko po to, po prostu, żeby mieć, bo jest, kolorowe jakoś przyciąga wzrok i może faktycznie jest, coś w tym jest tak, na zasadzie, że po prostu też lubimy ładne rzeczy, no i ktoś właśnie, no, parę osób Ach, właśnie tak. się zgodziło z tym, że w ten sposób jakby to robił. No. Nie ukrywam, że pierwszy raz jak skolowałem LinkedIna i zobaczyłem jak pan promuje tę książkę, to właśnie na mnie zwrócił, zwróciłem uwagę na to, że okładka jest fenomenalna i, I już nie mówiąc o teści, myślę, że duża taka lekkość w przekazywaniu. Mi to osobiście poukładało dużo pojęciowych rzeczy, że człowiek, na przykład, człowiek sobie nie zdaje sprawy, okej, okay, masz cyfrowego bliźniaka, i w ogóle, że, że okej, okay, tak to się nazywa, i, i zaczynasz myśleć o tym, aha, to w taki sposób to funkcjonuje, bo my często jesteśmy konsumentami, ale nie do końca wiemy, jak, w jaki sposób, w jaki, z jakich elementów to się składa. Gdybyśmy, bo ma Pan dużą lekkość w mówieniu tego, ale mamy też ramy czasu, jak się umówiliśmy, więc gdyby mógł Pan powiedzieć, gdzie moglibyśmy ludzi zaprosić po więcej, bo wiem, że tych miejsc jest dość sporo. Znaczy, na, ja na pewno, w, jakby zapraszam na Pana kanał, to po pierwsze, tak? Na zasadzie, bo faktycznie fajnie ta rozmowa nam. Zresztą czuliśmy, tak? Jak, jak szybko się dzwoniliśmy jeszcze wcześniej, że, że, że będzie fajny flow i ładnie się to nam poukłada, Ale na pewno tak, drodzy Państwo, ja zach, zachęcam, bo to są po prostu fakty, tak? Jakby skorzystać z tej książki. Kierunek metaverse, bo ona jest kierowana dla biznesu. Ja nie ukrywam, że jednak ja, moja specjalizacja to są duże przedsiębiorstwa i wprowadzanie tej technologii dla firm. Więc jeśli chcecie wystartować projekt, swój własny, to ta książka jest dla was. Ale też oczywiście staram się pisać ją. Żeby każdy miał z nią wartość, czyli ludzie, którzy są zainteresowani technologiami, chcą tak jak Pan nawet mówi, że zrozumieć, na czym polega idea cyfrowego bliźniaka, są różnego rodzaju pojęcia, które podróżują po internecie, które czasami ciężko zdekodować, a po czym się okazuje, że to bardzo łatwo jednak jest zrozumieć. To ta książka dla ciekawych świata, wydaje mi się, że też jest dobrą pozycją. Dlatego, że ona jest w stanie pokazać, jakby, taką przyjemność może obserwacji z ewolucji tej technologii i skróci do niej dystans, tak? Na zasadzie, jakby, i nie lukrując, tak? Znaczy, że z tym rozwojem technologii zawsze, jakby, jest walka dobra ze złem i ona, jakby, zawsze będzie istnieć, tak? Na zasadzie, jesteśmy niedoskonali, tworzymy niedoskonały internet, metawers też będzie niedoskonały, tak? Z tego chociażby względu. Więc na pewno zapraszam po, po lekturę książki i dla wszystkich, spotkamy się na LinkedIn, zapraszam na mój profil, od czasu do czasu robimy programy właśnie live, gdzie też tłumaczymy różnego rodzaju rzeczy związane z technologiami, opowiemy, opowiadamy nasze case study, no dajemy jakby jak najwięcej wiedzy z siebie, żeby i prościej się wam kupowało te technologie i, i też, żebyście byli zainspirowani do tego, gdzie w ogóle szukać tych potrzeb, po co te technologie, w szczególności, więc jeżeli lubicie prosty język, dość nieformalny <laughs> sposób jakby komunikacji i, i tak, żeby faktycznie gdzieś czuć ten entuzjazm, tak, on jest bardzo potrzebne, wszystkim, no tak, na zasadzie, żeby faktycznie jakby być ożywionym w to, że warto, warto po prostu w tę te technologię iść, no to po prostu zapraszam na spotkanie ze mną i z każdym z chęcią porozmawiam. Będziemy podlinkowywać wszystkie tutaj kanały i media do tego, żeby można było Pana znaleźć. Panie Andrzeju, to była przyjemność i potwierdzam, ja czuję się zainspirowany i wielkie flow, które wynika, i widzę to takie flow, które wynika z tej rozmowy, więc życzę jak najle najwięcej, najlepszych, udanych takich projektów i... E no i wszyscy, może kiedy wszyscy spotkamy się w Metaverse. Panie Michale, też bardzo dziękuję za to przestrzeń, którą Pan zrobił, bo ona też jest efekt, tak jakby do tanga trzeba dwojga, także była dobra rozmowa, no to trzeba jakby mieć jakby odpowiedniego rozmówcę i od, osobę, która prowadzi, więc jakby to, to zawsze działa w duecie, także bardzo się cieszę, bardzo dziękuję i do zobaczenia może właśnie w Metaverse. Dobrze, mamy, mamy naszą rozmowę, dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!